Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Bloodline Champions i kontynuujemy sobie rozgryweczki. No, kontynuujemy. Tym razem gram Igniterem dla... jakie odmiany. Ale postanowiłem dodać kamerkę, bo już mam teraz możliwość nagrywania telefonem obrazu z mojej przedniej części głowy. Więc będę sobie w większości filmów dodawał. I myślę, że jakoś to urozmaici materiał, a nie go... Znaczy, że pomimo tego, że oszpeci, że ten materiał będzie lepszy. No, to taka rozkmina. Ale póki co trzeba się zająć tym tornem, bo on mnie tutaj mocno obija i nie tylko nie zjeżdżaj w głąbie, chudy. Chciałeś mnie dopaść? Nie ma tak łatwo. No będzie mnie cały czas ciepał. Spadaj! Nara! Frajerze! O kurde! To żebym się wpakował teraz. No, jakby nasz kill nie padł, to by było lepiej. Tylko ja zapomniałem, że to nasz kill jest dryadem i unikam. Koniec jest dobry. My to wygramy z nim. Tylko, że my on to dociskał tam do końca. To jest dobrze, że został Heartbringer, bo jak ja bym został, to by było cienko, bo ja nie mam żadnego leczenia. On natomiast ma i to dość mocne. I to przy uderzaniu, więc im więcej nawali Heraldowi, tym więcej będzie miał życia. Ale jak widać, dobrze mu idzie to nawalanie. Teraz mu pewnie pod niego wejdzie. O, inaczej zrobił. Ale jednak zmaścił pod koniec. Nie wiem dlaczego. Na tyle spellizm on ma i tych spelli, nie wiem dlaczego tak w jakiejś kolejności nie użył, tylko jakoś tak poszedł na pałę. No trudno. 110 za FPS-a miał, ja najgorzej tutaj wypadam w każdym razie. Tak nie za wiele zrobiłem i też padłem szybko. No dobra. Spróbujmy tutaj teraz coś działać. Muszę się od tego... O, od tego kretyna muszę się uwolnić. Musimy ich nawalać tak, żeby oni się tam nie zdążyli wyleczyć za dużo. Ale ja żadnym nie trafiam spelem. Jest tutaj zestunowany, żeby było można go obić. Dobra, coś się dzieje. Bijemy! Okej, uniknąłem sobie zamknięcia w pułapce. Yeah! Trafiłem! Aha, i zostałem trafiony FM od... No to zaczynamy zabawę, ultimate i lecimy. O, on chyba... zginie! Albo i nie? Jak on... przeżył? Zginął? Zginął! Oj, gdzieś się zjarał tam z boku. Świetnie to wyszło. O, w dupę. Nie podoba mi się taki koniec. Jest. A nie, Herald też nie. A dobra, to luzik. Myślałem, że Herald jeszcze żyje. Ja sobie się tu poleczę troszeczkę, oni się tam biją. Oni dwaj się leczą, więc oni się mogą bić. Ja tutaj muszę uważać na swoje zdrowie, więc sobie stanę z boku. O, siema. Ktoś tu ma ze mną problem! No podejdź do mnie, proszę cię. Ale żeby tak zmaścić. Dobra, zginął w tych męczarniach takich, strasznie go tutaj... O, męczyliśmy go niesamowicie, ale w końcu zginął. No i to się liczy w tym momencie. Okej. Jakby tutaj teraz pocisnąć? Myślę, że będzie najlepiej, żeby po prostu ich tutaj obijać tak standardowo i unikać tego Heartbringera, bo on mnie tutaj strasznie stresuje.
Dobra, ten wpadł w moje sidła. Ale dostał wciery! Torn. Dryad na wysokości zadania stanął elegancko. Chcesz się serio przytulić? Ja ciebie tutaj ja Torna przytulę, a Heartbringer też się tutaj rzuca strasznie. Heraldik też tutaj chce coś dostać dla siebie. No i wszyscy coś otrzymali. Nikt nie został pokrzywdzony, a Knitek ma największy damage. No i tak powinno być za każdym razem. Wow, ten Torn co ma w ogóle skora wielkiego 1700, ale on ten straci dużo jak przegra to. Szkoda. No ale czekałem na to rozgrywkę chyba z 5 minut wyszukiwał, jak nie więcej. Ja zdążyłem sobie pójść po jogurt, zjeść trochę, oglądać jakiś filmik, a on dopiero przylas. A raczej dopiero wtedy znalazł rozgrywkę. Okej, ładnie tu bijemy. Taka fajna gra jest. Nie jest takie chodzenie na pałę, tylko jakaś taka taktyczna. W miarę. Tak, a ja się biję po własnej mordzie. Dobra, możesz podleczyć. Oh yeah! Ale fajnie weszło z tego. Jejku, co tu się dzieje? Fajnie, z tych trzech. Wyjdź stamtąd! Aj, nie zdążyłem. No to chyba już pograne w tej rundzie. Jest! Świetne to było! Brawo! Dobra, teraz muszę wykorzystać. I teraz. Moja wina. Kurde się wpieprzyłem, zapomniałem, że ja życia nie mam. 2-2. No to mało się dostanę za to rozgrywka, ale rozgrywka bardzo fajna. W sumie takie 3-0 to nie są w ogóle ciekawe do oglądania, bo tam się nic nie dzieje. A tutaj faktycznie się działo. What you do? Pozwoliłeś zostać trzem gościom na niej. Na dryadzie. Dobra, zamknij. Got lag last round. A gdzie tam laga? Po prostu za bardzo przycisnęli. A my żeśmy tutaj w żaden sposób nie pomogli. Ale fajnie, fajnie. Poza tym. Pieprzeń stąd. Będę tu wypychał wszystko. Nie lubię, jak jest za ciasno. Spieprzać mi od moich tutaj ziomów. Moja dzielnia. Dobra, to ja sobie pójdę tam. Wrócę teraz tędy. Tutaj po drodze zadam sobie obrażenia. Okej, świetnie. Tylko, że ten uciekł. Ty goszek. Oho, chyba się kończy nam heal. Okej, i teraz zostaje już sam Heartbringer z tym. A ja mam ulta. Yeah! Świetnie. No! I wygrana! Coś pięknego. Tak powinno być za każdym razem. GG. To dla mnie te GG. Okej, spróbujmy jeszcze, może znajdzie coś nowego. Może nie będę musiał czekać jakieś kilka dni. O, widzę, że tutaj w klanie dużo osób jest teraz online. W ogóle dołączyłem do jakiegoś polskiego klanu.
Bardzo fajna ekipa się wydaje na pierwszy rzut oka. Miejmy nadzieję, że to będzie tak też po drugim rzucie oka. Póki co tam chyba tylko grałem z założycielem i tam z moderatorem. Zresztą jeszcze nie miałem okazji jakoś tam wspólnie pograć. I nawet chłopaki nawet nieźle cisną. Są głównie ludzie, którzy grali już kiedyś. Później mieli przerwę i teraz jak się serwery przeniesione zostały w ogóle, to znowu grają. Także spoko. No, udało się wreszcie znaleźć kolejną rozgrywkę. Zdążyłem sobie już jogurcik zjeść. Co my tu mamy? Rani tu mnie. Szybko muszę Ignitera pyknąć, żeby mi nie zmusi. Oj, będę musiał healem chyba grać, bo ten ziomek chyba raczej nie ogarnie. O, wziął sobie Bloodpriesta. No to nieźle. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze grał, bo jeśli nie, to. No, nie ma. Jeśli nie, to przegramy. Więc tak sprawa wygląda. Jak ja mam mikrofon ustawiony? Dobrze jest. Jak ja wyglądam w to? Aha, odsłaniam sobie pokój wtedy. No a tam. Nic się złego nie dzieje w sumie z tego powodu. No, można grać. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Przestawiam sobie statyw. I zaczynamy. Ranię od razu gdzieś tam spieprza na bok, żeby ich zejść od tyłu. Gluton oczywiście na start. Kurde, będzie mnie tak obijać szmata. Zjedzie mnie zaraz. Ty ziomek. Oj, się wpieprzyłem. Jest, zdążyłem. Wow. Co ten gluton wyczynia i tam wszyscy. Kurde, spieprzeć ode mnie. Ja heala ratuję. No to fajna ekipa się znalazła. Jak nas rozpaćkali po prostu. Ale oczywiście Kni tego twiera prawie. Największy damage, nie ma co ta, nie ma to tamto. Przeciwnicy, pomimo że zwyciężyli, to i tak ja byłem lepszy od nich. Oprócz tego heala, on to faktycznie coś tu nieźle namłodził. Bo i zadawał dużo obrażeń i dużo leczył i w ogóle. Oho, teraz chyba może pójdziemy jakoś. No to nie miało tak wyglądać. Jak to tak bije? Dobra, chyba poszła sobie. Wow. Oj, to zrobiłem. Jest szansa to wygrać, ale malutka. Za bardzo. Ten heal w ogóle grać nie umie. Co drugi raz ostatni jest, tak. Co to, fajny heal. Good heal. Heal. Że mógłby wziąć drugiego DPS-a, to wtedy by. Przynajmniej byśmy więcej zrobili, a nie jak. That all can. Co? How about you give some support? Support, człowieku! Ktoś cię bije? Nie go klepią. Ale ja nie będę latał za nim i go leczył. Bez jaj. Znaczy nie leczył, ale bronił. On się w ogóle nie leczy tu za bardzo. O kurczę, to ten już padł oczywiście.
Fuck! No! Jest! Dobra, dobrze ten ranie ogarnia cokolwiek. Widzę, że jak troszeczkę... O fuck, ja za dużo dostaję tutaj. Podpalił się? Nie. Zapomniałem, co mi Ignite'a daje. Ale i tak już zginął. Dobra, widzę, że jak tego Blood Priest'a troszeczkę tutaj posupportujemy, pobronimy, powspomagamy, to jest wtedy szansa wygrać, bo on po prostu nie potrafi uciekać tym, ale leczy coś nam potrafi, więc... Gdzie on teraz? Też zamyka oczywiście. Więcej ma obrażeń niż ty. Raczej obrażeń ma połowę tego co leczenia, więc nie wiem, co on tak faktycznie robi w tej rozgrywce. Ale ważne, że wygraliśmy rundę przynajmniej. Tyle nie stracę. Się tutaj bronić, żeby jak najmniej życia tracić. Oto, żebym se wszedł. Zabawę. Świetnie! Świetnie, tylko przeżyj to. Proszę cię, przeżyj to. No to już, mamy po healu. Też tu bardzo taki agresywny. Aaaaaaa! Alchemista było. Nie koniec, no i zginąłem jak to. Jaka drużyna, taka rozgrywka, no nie? No ale nic, poza tym było w miarę okej. Jakoś ja się przynajmniej nie zbłaźniłem. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.